Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie już w 124 odcinku wygrywania końcówek wieżowych. I dziś znowu białymi Somakarana, czarnymi Jan Kochrane, Kalkuta, 12 maja 1855 roku. Widzimy, czarne mają przewagę. Przewagę piona. Mają na skrzydle hetmańskim 2 przeciwko 2. Przypominam, że skrzydło hetmańskie jest tam, gdzie są litery A, B, C, D, a nie tam, gdzie jest król. Białe bronią. Wieża, można było zagrać B5 albo wieża 4. Wieża C6, bardzo dobre posunięcie. Wieża D5, podciągamy króla. Wieża D1. H5, fiksujemy piony, żeby nie szły, żeby były zablokowane i żeby wieża C6 mogła bronić piona G6. Wieża A1. Tu mógł iść król na E5. Król na E5 jakby poszedł. Aczkolwiek po D5, wieża D1, król E5 mamy zmianę kolejności posunąć. Partia jest kompletnie wygrana. Wieża D2. Teraz warto było przestawić wieżę na C4. A żeby po jakimś wyczekującym ruchu przyjść królem i przygotować D4. Ruch B5 jest dobry. Wieża D1. Wieża C4, wieża A1, wieża C6, wieża G6. Można powiedzieć, że czarne przygotowały wszystko do przedarcia się królem na F3. Jeżeli król pójdzie na F3, skasuje piona, wygra potem piona G3, H4, a pion D5 nie ma znaczenia. Białe nie puszczają. Mają prawo nie puszczać. Dobrym ruchem było wieża C4. Wieża D6 utrudnia wygrywanie, ponieważ biały może zagrać król C4 i nie pozwolić zagrać wieża D4. Kochrane zrozumiał błąd swojego planu. Przestawia wieżę na C6 i teraz biały król powinien przeskoczyć na D3. Czarna wieża nie ma wpadu. Po szachu najpierw się zagra F4 i na król D6 wieża A1 i czarne nie mają jak wzmocnić pozycji. No ale dzięki temu, że zagrał król B3, poszedł na to, co było. Wieża C4 i teraz czarne poszerzają front walki. Ruch D4 polega na poszerzeniu frontu walki, żeby król mógł iść do przodu. Wieża A1, D4, ED4, król D4, wieża A6, szach, wieża F3 i król C4. Białe zdobywają piona B4, i będą, ponieważ pion B jest bardzo zaawansowany, będą chciały zapleść siatkę matową. Wieża G5, król B4, wieża H5 i spychamy króla na linię pierwszą. Król C1 bardzo dobrze uciekł. Król C3 grozi mat. Teraz po tym ruchu jest mat w 4 posunięciach po ruchu wieża F1, a w 5 po wieża po pchnięciu pionka na B4. Dlatego biały król odszedł na D1, B4, wieża B8, B3. Biały król nie ma powrotu. W tej chwili grozi szach i pion dochodzi bez pomocy króla. Dlatego biały musi dać szacha. Król chowa się przed pionem.
Król E1, wieża H2, trzyma piona, a jednocześnie szykuje przesłonę na C2, ucieczki królowi. Król A1, król G1, wieża D2, wieża C2 też wygrywało. Najlepsze było B2, wieża A2. Bo można było dać szacha teraz wieżą na C1 i czarne miałyby trudniej, ale po wzięciu piona pion dochodzi, ponieważ biały król jest w siatce matowej. G4 to jest po to, ażeby grać końcówkę piony przeciwko wieży, hetman. I białe poddały się, ponieważ po wzięciu hetmana nastąpi atak na piona. Bicie piona, który nie poszedł do przodu. A w następnym ruchu atak na piona, który poszedł do przodu. I w ten sposób czarny by wygrał. Dziękuję za uwagę.